Maksymilian Parkitny powołany do jeździeckiej kadry narodowej. Zawody odbędą się w Holandii. Parkury będą na wysokości 150 cm. Protest wolnych Polaków. W najbliższą sobotę, to jest 3 lutego, o godzinie 12 na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze. Plac Ratuszowy w Jeleniej Górze zamienił się w scenę. Studiówka jest za 2 dni, także jesteśmy już przygotowani, do Poloneza. Ostatni dzień stycznia. Paweł Guszała, zapraszam na serwis informacyjny. Maksymilian Parkitny dołączył do jeździeckiej kadry narodowej w skokach przez przeszkody. Materiał Kamili Krawieckiej-Bryl. Polski Związek Jeździecki dostrzegł talent i potencjał Maksymiliana Parkitnego, co zaowocowało powołaniem do kadry narodowej. Jest to wielka radość, wielka duma występować w barwach narodowych z orzełkiem na piersi i reprezentować kraj na arenie polskiej, jak i międzynarodowej. Maksymilian Parkitny to duma powiatu karkonoskiego. I cały zarząd i rada powiatu karkonoskiego. Życzymy Tobie wielkich sukcesów. Proszę powiedz, jak wyglądają teraz przygotowania, bo one pewnie będą bardziej intensywne. Tak, teraz sezon się zaczyna. Głównym celem na ten rok jest start w Mistrzostwach Europy. Będzie po drodze kilka startów kontrolnych, przygotowawczych, Pucharów Narodów, zawodów międzynarodowych, ale główny start to są Mistrzostwa Europy w Holandii. Każdy kraj ma prawo jakby wystawić najlepsze 5 jeźdźców do reprezentowania kraju i zawody odbędą się w Holandii. Parkury będą na wysokości 150 cm. Jestem bardzo dumny w związku z tym, że Maksiu został powołany do kadry narodowej. Będziemy oglądali go po parkurach Europy. Sukces powołania Maksa do kadry narodowej to jest sukces całej rodziny i zaczął się w momencie, kiedy tatuś zaczął hodować konia. To jest tylko dzień dzisiejszy, to jest owoc tego sukcesu. Gdzieś tam rodzice zaszczepili we mnie tą pasję i jakby jeździłem od dziecka, ale regularnie zacząłem jeździć gdzieś w wieku 6-7 lat. Pierwsze zawody miałem w wieku 9 lat i potem zacząłem się rozwijać coraz bardziej. Myślę, że jest to duży sukces. Już samo zagranie się do kadry, powołanie do kadry narodowej, nie tylko moja, ale myślę, że to jest sukces rodziny, gdzie tu jednak konie są od pokolenia i to jest jakby sukces moich pradziadków, dziadków, rodziców i mój. Rozpoczęliśmy tą całą działalność w 1973 roku, kiedy ja ukończyłem szkołę średnią i powiedziałem rodzicom, że będą konie, to ja zostanę na gospodarstwie. I tak się zaczęło. Jesteśmy dumni, bardzo się cieszymy, że ta praca dziadka, taty, mamy również przynosi w tej chwili efekty. Kowary sportem zawsze stały. Ja przypomnę tutaj średniodystansowca Kupczyka, który był olimpijczykiem w Monachium. Dawid Kupczyk, 5 olimpiad, no żaden chyba w polski sportowiec 5 olimpiad nie startował w sportach zimowych. No i ta nominacja do kadry Polski, liczę na to, że też otwarte drzwi są przed startem na przyszłą olimpiadę. Oczywiście trzymamy kciuki i życzymy sukcesów, a w przyszłości medalu na upragnionej olimpiadzie. Lokalni politycy Prawa i Sprawiedliwości zapraszają wszystkich chętnych na manifestację, która ma odbyć się w najbliższą sobotę o godzinie 12. W centrum Jeleniej Góry chcą dać wyraz niezadowoleniu z bezprawnych, ich zdaniem, decyzji podejmowanych przez obecny rząd w Warszawie. Każdy może wziąć udział w tym wydarzeniu. Zapowiadane w Jeleniej Górze wydarzenie jest częścią ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Prawo i Sprawiedliwość. W najbliższą sobotę, to jest 3 lutego, o godzinie 12 na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze odbędzie się manifestacja wolnych Polaków, na którą Państwa serdecznie wszystkich zapraszamy, żebyśmy mogli swój sprzeciw w sposób legalny, w sposób jawny, przedstawić. To taki gorący apel za Państwa pośrednictwem do wszystkich mieszkańców miasta Jeleniej Góry, Kotliny Jeleniogórskiej i całego, że tak powiem, regionu,
bo też wiemy, że przyjadą koledzy z Lwówka, z Lubania, z Kamiennej Góry, aby tutaj wspólnie zaprotestować przeciwko bezprawiu rządu Donalda Tuska. Nie protestujemy przeciwko rządowi, nie protestujemy przeciwko zmianom, które robią legalnie, natomiast protestować będziemy przeciwko bezprawiu, które się dzieje w Polsce od, no niestety, tych półtorej miesiąca rządu. Trzeba w pewnym momencie powiedzieć wyraźnie nie. My jesteśmy za demokracją, za zmianami, za tym, żeby ci, co mają większość w rządzie w kraju, mogli rządzić, ale niech to robią w oparciu o konstytucję, o prawa, które wynikają z przepisów ustawowych. Dzisiaj te zmiany, do których nowa władza jak najbardziej ma prawo, bo to jest każda władza, która wygrywa wybory, tworzy rząd, ma prawo zrealizować swój program, ale musi zmiany dokonywać zgodnie z przepisami prawa. Nie na podstawie uchwał, nie na podstawie decyzji, tak jak to robi pan minister Bodnar, nie na podstawie pism, nie na podstawie ekspertyz prawnych, bo to niestety nie eksperci, nie ekspertyzy rządzą, tylko określonych decyzji, a w Polsce to student każdego pierwszego roku prawa wie, że no, trzeba zmieniać ustawy. Oczywiście wydarzenie to ma charakter otwarty, tak więc każdy może przyjść i wziąć w nim udział. Manifestacja odbędzie się w sobotę o godzinie 12 na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze. Plac Ratuszowy w Jeleniej Górze zamienił się dziś w scenę, na której młodzież zatańczyła poloneza. Ten dzień na pewno na długo pozostanie w ich pamięci. Młodzież z jeleniogórskich szkół tę chwilę zapamięta na długo. Mogliśmy wspólnie świętować ten dla nas bardzo ważny czas. Cieszę się, że mogłem prowadzić ten korowód. Mamy bardzo dobrze przećwiczonego poloneza, a studniówkę mamy akurat za dwa dni, więc jesteśmy idealnie przygotowani. Życzę wam udanej matury. Przepięknie jest, po prostu pierwszy raz widzę tak pięknego poloneza w wykonaniu uczniów. Naprawdę, jestem wzruszona. Bardzo przypomina miło nasze deszcze maturalne czasy, ale nie było jeszcze wtedy mody na poloneza na Placu Ratuszowym, więc bardzo fajnie. To wyjątkowe wydarzenie, zapoczątkowane przez Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych, odbywa się pod czujnym okiem Jakuba Kisiela, Kiślańskiego. Teraz mamy następną figurę, korowód po wodzie. Już powolutku zbliżamy się do końca. Jeszcze mamy przed sobą jedną bardzo taką fajną figurę. Zygzak w parach z odwrotnym trzymaniem bezpiecznym i ukłon. Także ukłon, wszyscy się ustawią tutaj na przodem do ratusza i zakończymy. Zapytaliśmy tegorocznych maturzystów, jakie mają plany na przyszłość. Przed nami studia, jedni wybierają się na muzykoterapię, na akademię muzyczną. Też są pomysły, żeby pójść na prawo, na psychologię. Maturzyści, życzymy wam spełnienia wszystkich zamierzonych celów. Wczoraj ratownicy grupy karkonoskiej GOPR przeprowadzili dramatyczną akcję ratunkową na północnych zboczach Śnieżki w rejonie znanym jako Rynna Śmierci. O godzinie 14.10 ratownik dyżurny otrzymał zgłoszenie o wypadku. Grupka turystów osunęła się w dół zbocza w kierunku kotła Łomniczki. Odpowiedzią była natychmiastowa mobilizacja 8-osobowego zespołu z Karpacza. Na miejscu ratownicy odkryli ciała dwóch obywateli Polski, mężczyzn w wieku 23 i 47 lat, którzy zginęli w wyniku upadku z około 900 metrów. Tą smutną informacją kończymy dzisiejszy serwis. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.